Cześć, mam na imię Norbert. Właśnie zdałem państwowy egzamin. Było parę błędów, ale za pierwszym razem się udało. Muszę powiedzieć, że stres jest, ale było ok. Wszystko można powiedzieć zawdzięczam temu człowiekowi. Pan Adam, najlepszy instruktor, jakiego znam. Super. Chociaż jeździłem tu z jakimiś zamianami, jednak pan Adam jest the best. Dziękuję mu za to, że udało mi się za pierwszym razem. Super, to jest bardzo ważne właśnie, żeby ten stres ograniczać, bo oczywiście zda się prędzej czy później, jak ktoś kiedyś powiedział, i za 12, i za 50 razem, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć satysfakcję z tego, że po pierwsze zdało się za pierwszym razem, a po drugie jest człowiek przygotowany, tak troszeczkę z innej perspektywy teraz mówię, do takiego jazdy samodzielnej, takiej fajnej, no nie, że to się czuje. Tak. Fajnie. A wiem, że tam wcześniej rozmawialiśmy, że jakieś tam małe błędy były i on był z takie właśnie taki błąd, który się często zdarza kursantom, to jest brak upewnienia się w tym stresie troszeczkę, nie? I też u pana tak było? Tak, stres powoduje, że człowiek trochę czuje się niepewny. I to jest właśnie źle, bo gdyby opanować stres, to poszłoby bardzo łatwo. Mhm. Ale nie było źle, więc jest super. To się cieszę. Ale tak z perspektywy teraz, tak na zimno, trudny był ten egzamin? Nie. Nie był trudny. Nie, to jest strach na wielkie oczy. A właśnie. I naprawdę, jak będziecie u pana Adama się uczyć, to nie ma problemu. Naprawdę. To fajnie. Jeszcze tutaj na potwierdzenia małe zbliżenie. Cieszę się, gratuluję. Dzięki. Zdania tego egzaminu i powodzenia.